Widzowie, sukces! Sukces! Udało się, udało się! Nie wiem, czy wiecie, ponieważ możliwe, że tego nie zauważyliście, ale usunięto konto Yetiemu na Facebooku. Wchodzę na Facebooka, wpisuję Yeti Minecraft, normalnie tak jak zawsze wpisywałem, robię wyszukaj, klikam osoby i nie ma go, po prostu go nie ma. Wygraliśmy, wygraliśmy tą wojnę, usunęli mu konto. No po prostu, czy mogło być lepiej? Czy mogło być lepiej? No przecież o to od samego początku chodziło, widzowie. Sukces! W tym momencie możemy się cieszyć, możecie stawić zwycięską łapkę w górę pod filmem i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, ponieważ na tym kanale już mamy 170 tysięcy subskrypcji i zbliżamy się, prawda, no tak powolnymi krokami, ale jednak zbliżamy się do 200 tysięcy subskrypcji. Dlatego chciałbym jakoś, że tak powiem, zrobić coś takiego, że będziemy co odcinek sprawdzać, ile jest subskrypcji i będziemy sprawdzać, jak dużo subskrypcji przyszło od poprzedniego odcinka. A propos, jak już jesteśmy przy filmach i tak dalej, to wleciał właśnie odcinek na mój kanał Szybson Plus. W sensie jakby już jest dzisiejszy odcinek z Murder Mystery, więc jeżeli ktoś nie widział, to zapraszam bardzo serdecznie, link jest w opisie. My jesteśmy oczywiście na moim kanale, tu mi się nuta moja włącza, 170 tysięcy subskrypcji, ale tutaj nie widzimy dokładnie, ja już wam mówię, ile jest dokładnie. Aktualnie na kanale mamy 170 tysięcy subskrypcji, 820 subskrypcji, więc już jesteśmy bardzo blisko tego, żeby mieć 171 tysięcy, więc jeżeli są tutaj osoby, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, możecie to zrobić już teraz, a zobaczymy, ile na jutrzejszym odcinku już będzie subskrypcji. No ja was nie podpuszczam, ale nie dacie rady dobić 172 tysięcy, no nie dacie rady, nie ma szans. 1200 subskrypcji? Nie. Nie, to wiecie, inni widzowie daliby radę, ale wy nie dacie rady, nie ma szans. Tak samo nie wbijecie 5000 łapek w górę, no nie podpuszczam was, ale nie dacie rady. Dobra, no nieważne, w każdym razie dziękuję wam wszystkim bardzo oczywiście za pomoc, za wsparcie i za tak dalej. Usunięte konto na Facebooku Yetiemu Minecraft, no po prostu nie mogło być lepiej, cieszę się niezmiernie. Jesteśmy oczywiście w Minecrafcie i w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że muszę pójść do tej jaskini Yetiego, tym bardziej, że jest w tym momencie na serwerze, więc koniecznie trzeba tam pójść i zobaczyć, co on robi. Ja tu mam przygotowaną jedną podkę na niewidzialność, jeszcze mi została z wczoraj, to co mieliśmy ze sobą. Tu jest masa tych książek i tak dalej, ale czy one będą mi potrzebne? Chyba nie. Wezmę sobie kilka tych wiader wody, w razie gdyby trzeba było gdzieś skakać, bo już po poprzednim odcinku wiemy, że trzeba było, więc trzeba się jednak przygotować na to, że będziemy musieli gdzieś skoczyć do jakiejś dziury i tak dalej, a ja w tym momencie wyruszam na wielką podróż do Yetiego, ponieważ chciałbym zobaczyć, co on takiego kombinuje, co on robi i tak dalej, więc jak tylko go zobaczę, od razu piję potem na niewidzialność i po prostu coś tam kminimy, wiecie, podglądamy go tak szybko, żeby się zorientować, co on robi i tak dalej. Jestem ciekaw, jaka jest jego reakcja w ogóle na to, że mu usunęli konto, ponieważ no, ja bym się wkurzył, ja osobiście bym się wkurzył, nie? Bo on naprawdę, wiecie, no dzięki mnie tam miał naprawdę sporo, że tak powiem, z was, wielu z was obserwowało to konto i tam siedziało, komentowało mu posty i tak dalej, więc no, ja byłbym zły, bo on w tym momencie wszystko stracił, nie? No ale wiecie, zbanowali mu to konto prawdopodobnie, bo nie wiem, bo pewnie mu zgłaszaliście to konto czy coś i no i po prostu, no i trudno, no i mówi się trudno, no i ja tam się cieszę, nie? A on co wykmini, to nie wiadomo, no pewnie założy drugie konto albo nie wiem, co zrobi, ale wiecie. No spokojnie, czekamy na jego ruchy, ja chcę tu zobaczyć, co on zaraz zrobi, bo wydaje mi się, że on na pewno będzie coś planować i jakiś odwet pewnie zrobi w zamian za to, że usunęliśmy mu konto, no bo jednak jakby nie było, to jest chyba... O, jest tam, no, jest w jaskini, widziałem go już z daleka. Dobra, podejdę trochę bliżej, jeszcze nie będę pił tej poty, ponieważ może, wiecie, póki się da, będę starał się trzymać jakby na odległość i patrzeć z dala, co on robi i dopiero jak gdzieś będzie trzeba iść na takie, wiecie, na bardziej otwartej przestrzeni, to wtedy, aczkolwiek teraz jestem tak, że nie widzę totalnie, co się dzieje tutaj jego jaskini, więc czekajcie, musimy przejść tutaj. Dobra, wiecie co, ja chyba jednak piję tą potę. Dobra, tam widzę jego nick. Okej, póki widzę jego nick, czy pić tą potę, czy jej nie pić? Oj, idzie tu. Dobra, wychodzi z jaskini. Ja się tutaj schowam przy tym murze z obsydianu. I on teraz idzie gdzieś. Gdzie on idzie? Dobra, on chyba leci... Czy on idzie do... Dobra, czekajcie, wiecie co, ja wypiję tą potę, ja się jednak boję, że on może mnie zauważyć, więc... O, jeszcze ty bardziej, że ma zbroję na sobie, dobrze, że to sprawdziłem. Okej, on teraz, już mamy wypitą potę, więc możemy się czuć bezpiecznie. Tam jest jakaś skrzynka, muszę sprawdzić, co jest w tej skrzynce. Ja mam dzisiaj problem z wymową, ponieważ nie wiem czemu nawet, ale mam problem. Dobra, nieważne. Zobaczmy, co on tutaj kmini, bo on chodzi sobie po tej swojej jaskini, tak jakby tutaj, prawda, czegoś szukał, jakiegoś, nie wiem, jakiegoś... jakby to powiedzieć,
jakby szukał jakiejś pułapki, bo no nie żeby coś, ale ostatnio mu groziliśmy, że ma uważać pod nogi, no i pewnie teraz wszędzie sprawdza. I on ciągle rozrasta tutaj te jakieś słupy. Ej, to jest nienormalne, czemu tu jest tego tak dużo? Czekajcie, to by się dało, jakbym to rozwalił i on by był akurat na dole, to byśmy go pokonali od razu. Dobra, nie, czekajcie, musimy się odsunąć, tak żeby mnie nie klepnął przypadkiem, bo nie chcielibyśmy tego bardzo. Dobra, i co on kmini? On nie wygląda w ogóle na przyjętego, on wygląda w sumie trochę tak, jakby nawet nie wiedział, że mu usunęli konto. A ja mam, jestem po kąpieli, więc moje włosy, nie zwracajcie po prostu, wiecie, wywalone. Dobra, idziemy za Yetim w takim razie, no bo on idzie w stronę Palionowa gdzieś. Ta jaskinia mnie mega ciekawi, muszę tutaj kiedyś przyjść i zobaczyć, co tam jest i zebrać jakieś surowce. Tam widzę, że jest masa węgla. Ja w ogóle potrzebuję surowców, potrzebuję pójść do kopalni, więc będzie trzeba za niedługo się przejść, może jakiś live'ik za niedługo machniemy i po prostu sobie pójdziemy do kopalni pozbierać te wszystkie rzeczy, bo tu się tyle rzeczy dzieje, że jak nie na live'ie, to ja nie wiem, kiedy ja pójdę do tej kopalni, naprawdę. Tu za każdym razem wchodzę i później coś Yeti odwala, więc tylko na live'ie będzie taka możliwość chyba, żeby coś zrobić innego. Dobra, zjedzmy sobie kurczaka. On idzie w stronę Palionowa ewidentnie. Nie wiem totalnie, co on kombinuje, nie wiem totalnie, czego chce, ale dobra, pójdźmy za nim, zobaczymy, do czego nas doprowadzi ta, prawda, że tak powiem, kulka biała, puchata biała kulka, zwana potocznie Yeti Minecraft. Dobra, i... On schodzi na dół, dobra, czekajcie, zeskoczmy tutaj sobie na... Dobra, udało się, nie zginąłem, więc to jest naprawdę sukces. Dobra, on idzie na dół, idzie ewidentnie do wioski w tym momencie, więc nie wiem dlaczego akurat w biały dzień, tak już, że tak powiem, czuję się... Ojej, mógł to usłyszeć, ale chyba nie usłyszał, dobra. On się czuje już mega pewnie, że on tu w nocy przychodzi, naprawdę. Są na serwerze, jest jeszcze Dave na serwerze, ja nie wiem, czy on tak sobie totalnie na chillku wchodzi tutaj i... Czy on idzie do mnie na chatę? Ej, proszę nie iść tam. Proszę tam nie iść. Nie, bo on im częściej tam chodzi, tym większa szansa jest na to, że on tu zaraz wszystko zacznie zamrażać. Ja nie chcę tego bardzo. Dobra, już myślałem, że rozwali tą tabliczkę. Dobra, bo to tutaj tabliczka, prawda, jest... No, taka smutna tabliczka, ale jednak, wiecie, że tak powiem, historia tu już jest. Tego nie wolno rozwalać. To jest prawda, historia na oczach się nam, że tak powiem, tworzy. Dobra. Jest pod moją chatą. Totalnie nie wiem po co. I nie rozumiem, dlaczego tu przyszedł, ale okej. I teraz nie wiem, co on kombinuje. Mam nadzieję, że zaraz nie zacznie zabrażać. Dobra, nie. Wszedł mi na chatę. Bardzo niedobrze. Dobra, on tam coś robi. Czekajcie, ja muszę tam wejść, ale od innej strony. Nie mogę wejść tędy, bo on usłyszy to. Więc wejdźmy sobie tędy. O, dobra, okej, jesteśmy w środku. Dobra, on też jest w środku. Nie wiem, co zrobił totalnie, nie widziałem. Czy on coś zostawił? O, tu coś otworzył skrzynkę. O, nie, otwierają. Dobra, zostaw... Książkę zostawił jakąś, okej. Nie! No nie wytrzymam, przecież... No nie! Ja mu powiedziałem. Jeżeli zobaczy śnieg u mnie na chacie, to ma przekichane. Zalewam mu wtedy całą jaskinię lawą. Powiedziałem mu to. A on mimo wszystko, normalnie, bez opamiętania, mruje mi cały dom śniegiem, ponownie. Ja nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, co tu się dzieje, nie, w tym momencie. Bo on nawet stąd wyjść teraz nie może, musi to i tak rozwalić. Z takim, naprawdę, takim głąbem. Dobra, wiecie co, ja muszę ogarnąć, co jest w tej skrzynce, więc niech on sobie kawałek odejdzie dalej. Ja mam jeszcze po te 4 minuty, więc na spokojnie mamy jeszcze czas. Ja bym tylko zabrał tą książkę, okej, zabieram tą książkę i idę za nim. Okej, idziemy. Gdzie on poszedł? A dobra, tu jest, okej, myślałem, że go zgubiłem już. Okej, mamy go, wiecie co, ja zrobię tak, szybko. Staję tutaj na F5, tak żeby go widzieć, że on tam gdzieś sobie krąży. Gdzie on jest? Dobra, tu krąży, dobra. Czekajcie, otwieram tą książkę. Przez ciebie usunęli mi konto, będziesz tego żałować. Zobaczysz, jeszcze będziesz prosić, żebym przestał cię nachodzić. Nigdy nie wybaczę ci usuniętego konta. Co jest grane? Yeti ma problem o usunięte konto. Wow! Bardzo dobrze, że ci usunęli. Nie słyszysz mnie, ale bardzo dobrze, że ci usunęli konto. Cała przyjemność po mojej stronie. Kurczę, jeszcze mi tu dziury robi. Tu normalnie. Ja nie wytrzymałem z nim. No i on będzie mi tutaj teraz nachodził. Nie, niż bambusa. Na co ci bambus? Na co mu ten bambus? Dobra, to i tak odrośnie bardzo szybko, więc nawet mi nie szkoda jest tego bambusa, ale po co mu ten bambus? Przecież on nie jest... O, zabrałem do ręki, dobra. Wiecie co, ja... A wezmę sobie tego bambusa, nie będę mu go oddawać. Dlaczego mi rozwalił ten bambus? Jaki on jest niemiły w ogóle? Nie wiem, nie rozumiem tego. Gdzie on jest? Dobra, czy on mi sadzi na nowo te bambusy?
No mam nadzieję, że nie, bo ich tutaj będzie za dużo wtedy. Dobra, on ciągle krąży wokół tego domku, ja nie rozumiem, co on tutaj chce zrobić w ogóle. Ale czuję się, nie wiem, on się, nie, i to mi to będzie rosnąć teraz naprawdę. Jak on to jeszcze sadzi, tak żeby to wyższe było specjalnie, co za chłop w ogóle. Nie, jakie to jest niemiłe w ogóle. Ej, ale to w ogóle fajny design jest, jak to urośnie tak całkiem do góry, to może być całkiem ciekawe. Dobra, nie wiem, co on robi w ogóle, czuję się, on wie, że jestem na serwerze, nie, a mimo wszystko siedzi koło mojej chaty, tak jakby chciał ze mną się konfrontować, no ale ja za bardzo z nim nie chcę się teraz konfrontować, ja nie chcę z nim rozmawiać, nie chcę nic, więc jakby, nie. No i co zrobisz? Wszedł do środka, ale wyszedł, tutaj on nie wie, co to jest za budynek nawet pewnie, on nie wie, co to są podki na niewidzialność prawdopodobnie, więc on tutaj może się czuć naprawdę, że tak powiem, zdruzgotany. Dobra, czekajcie, idźmy tu za nim. Co on robi? Nie rozwalaj tego! Nie! Dobra. Lekki troll na Yetim. Oj, dobra, bo musiałem go uderzyć, bo by to rozwalił. Ja nie mam takiego bloku już, musiałbym je na nowo robić. Dobra, on wie, że on pewnie zaraz zacznie uciekać, jak wie, że dostał ciosa. Wiecie co, ja mam strzałę, patrzcie to. O, dobra, poleciała strzała. Dobra, taka, że tak powiem, straszak poleciał. Okej, co on teraz będzie robić? On widzi ewidentnie, że ktoś go tam, że tak powiem, ładował, ale... O! Prawie. Dobra, zobaczmy, gdzie on biegnie. Ajajaj! Dobra, nie trafiłem w niego, bo on już jest za daleko. Nie trafię chyba. Dobra, ale jeszcze próbuję. O! Dobra, nie udało się. Ale jeszcze raz spróbujemy. Dobra, tam jest. I uwaga, pum! Tu? Nie trafiłem w niego. On mnie widzi? O, widzi mnie, bo mam łuk w ręce. Widzi mnie. O, nie, nie zbliżę się. O nie, on... Jakie on tu tak... Co on robi? O, dostał. Dobra, jestem na niewidzialności, jeszcze mogę się czuć bezpiecznie. Nie wie, gdzie już jestem, on już nie wie, więc patrzcie jak go. Ale on jest, kurczę, głupi. Ile ja mam tej poty na niewidzialność? 40 sekund już tylko. O nie, dobrze, dobra. On mnie szuka, ja wracam w tym momencie na chatę. Ja nie będę się z nim tutaj, że tak powiem, ścigał. Nie mam takiej ochoty w ogóle. Dostałem jakąś wiadomość. Mam nadzieję, że nie od Yetiego. Dobra, to nie wiadomość od Yetiego, miałem po prostu otwartego Facebooka z tego powodu, jak tam sprawdzałem, że mu usunęli to konto. Ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. No i przypominam, oczywiście na plusie są filmy codziennie o 14:14. I jeszcze raz powtórzę, że nie wierzę w to, że dacie radę dobić 172 tysiące subskrypcji do jutra. Pozdro.